Witam i zapraszam do naszego nowego cyklu Jak pomagać uchodźcom. Będziemy tutaj zapraszać praktyków, aktywistów, którzy pomagają cudzoziemcom, uchodźcom na co dzień, zarówno na granicy, jak i w ośrodkach, dokąd trafili. Dzisiaj porozmawiamy o zagadnieniach prawnych. Na łączach mamy Ewę Ostaszewską z Fundacji Helsińskiej oraz Natalię Gebert z Domu Otwartego. Może na początek głos oddam Natalii i proszę, Natalio, powiedz coś, też parę słów o sobie, o swojej fundacji. Pawle, dobry wieczór Państwu. Dom Otwarty od niedawna fundacja przez ponad 5 lat był inicjatywą nieformalną. Na co dzień pracujemy z rodzinami uchodźczymi w Warszawie i w okolicach. Prowadzimy też działania edukacyjne i pracę rzeczniczą. No a teraz pracujemy przede wszystkim przy różnych sprawach związanych z sytuacją na granicy. Tak, Natalia, masz taki bardzo takie spojrzenie, taką nadzieję ogólną na pewien spektrum, problem w kontekście. Jest z nami Ewa Ostaszewska z Fundacji Helsińskiej. Powiedz dwa zdania, proszę, o sobie. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Ewa Staszewska-Żuk, jestem prawnikiem w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W dziale migracji pracuję już ponad 14 lat. Zajmuję się sprawami legalizacji pobytu, ekstradycjami, deportacjami i wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce. Chciałbym, żebyśmy na początek porozmawiali właśnie o tych ośrodkach, w których przybywają uchodźcy. I tutaj chyba bym oddał głos Natalii, która niedawno na Facebooku właśnie fajnie je przedstawiła. Zdaje się, w Polsce ile obecnie przybywa? 2000 osób w tych ośrodkach, albo chyba tego nikt nie policzył. Jeśli mówimy o ośrodkach strzeżonych, to tak jest to około 2000 osób. Przy czym ośrodki strzeżone to nie są jedyne miejsca, w których przebywają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce, czyli osoby, które chciałyby u nas dostać status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą. W normalnej sytuacji, pozakryzysowej, osoba, która składa taki wniosek, trafia do jednego z dwóch ośrodków otwartych prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Ten urząd to jest instytucja, która w Polsce odpowiada za rozpatrywanie wniosków uchodźczych. I jest to albo ośrodek w Dębaku koło Podkowy Leśnej, albo ośrodek w Białej Podlaskiej. Poza tym mamy jeszcze kilka innych ośrodków otwartych, do których cudzoziemcy mogą być przenoszeni w trakcie trwania procedury. Ośrodki strzeżone, znowu w normalnych warunkach pozakryzysowych, służą przede wszystkim detencji, czyli zatrzymaniu osób, co do których tożsamości Straż Graniczna ma wątpliwości, tak? I potrzebuje kogoś przytrzymać, żeby tą tożsamość sprawdzić. Osób, które są w procedurze powrotowej, czyli mają zostać odesłane do kraju pochodzenia i termin tego odesłania jest już bliski. Czasem też pełnią rolę aresztów dla cudzoziemców, chociaż to z zasady są osobne instytucje, areszty dla cudzoziemców. Myślę, że tutaj Ewa będzie mogła więcej powiedzieć o tym, z jakiego powodu jeszcze można wylądować w ośrodku strzeżonym. Co jest natomiast istotne, przepraszam Pawła jeszcze, że pozwolę, to to, że w normalnej sytuacji, zgodnie z polskim prawem, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, do ośrodków detencyjnych, które są de facto quasi więzieniami, tak, nie można z nich wyjść, obowiązuje w nich określony rygor, wielu rzeczy nie można, jest ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, w niektórych ośrodkach są kraty w oknach albo wręcz drut kolczasty na wybiegu, na, przepraszam, na podwórku.
Prawo mówi, że nie powinno się do takich ośrodków kierować osób, co do których istnieje podejrzenie, że były ofiarą przemocy. A to oznacza, że gdyby się trzymać tego przepisu, to żadna osoba zatrzymana na granicy nie powinna trafić do detencji, bo każda z nich jest ofiarą przemocy. Właśnie. Ja bym chciał, żeby Ewa wyjaśniła, bo wydaje mi się, że słowo detencja tak brzmi no, jak nowomowa troszeczkę, bo tak naprawdę aż się ciśnie na słowo osadzenie, prawda, i więzienie. Więc czy faktycznie jest to zasadne, czy to jest po prostu taka nomenklatura prawnicza? Czy to jest coś i w No ogóle to ja problem. może powiem. No, tak. Tak, to ja mogę powiedzieć jak generalnie, jak to wygląda tak pod względem przepisowym i faktycznie, no generalnie strzeżone ośrodki są to miejsca, gdzie cudzoziemcy są faktycznie pozbawieni wolności, więc możemy tutaj porównywać te miejsca do więzienia, z tym, że ci cudzoziemcy nie popełnili przestępstwa, tylko znajdują się w tych ośrodkach strzeżonych z powodów migracyjnych, tak, czyli z powodu naruszeń przepisów prawa administracyjnego. No i tu jest zasadnicza różnica, że w więzieniach czy aresztach śledczych są osoby, które przebywają z powodu naruszenia przepisów kodeksu karnego, a zaś w tych strzeżonych ośrodkach są to osoby, które naruszyły przepisy administracyjne. I de facto jest tak, że ta detencja czy umieszczenie cudzoziemców w tych ośrodkach powinno być środkiem ostatecznym. To znaczy, że jeśli nie można zastosować tak zwanych środków alternatywnych, o których zaraz powiem, no to wtedy to pozbawienie wolności jest takim ostatnim w skali miejscem, gdzie cudzoziemcy powinni oczekiwać na wydanie jakiejś tam decyzji administracyjnej, czy to w postępowaniu powrotowym, czy też w postępowaniu uchodźczym. Tak jak mówiłam, te środki alternatywy to są środki na przykład za wpłacenie kaucji wysokości podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czy zatrzymanie paszportu, czy też zobowiązanie do mieszkania w danym miejscu, czy też obowiązek zgłoszenia się do odpowiednich organów Straży Granicznej w określonym czasie, to czyli to może być, nie wiem, na przykład 2 razy w miesiącu, czy raz w miesiącu, to oczywiście zależy od sytuacji i danej osoby. No i generalnie, tak jak Natalia wskazała, do tej pory, dopóki Terespol to takie miejsce, przejście kolejowe, gdzie to były wrota do wjazdu do właśnie do Polski w celu ubiegania się o udzielenie ochrony. I dopóki właśnie te miejsce było otwarte i kursował tam pociąg, cudzoziemcy, którzy stawiali się na przejściu z paszportami, zgłaszali chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce, były te wnioski były rejestrowane i te osoby wjeżdżały do Polski i właśnie, tak jak Natalia mówiła, były kierowane do dwóch ośrodków recepcyjnych, czyli albo Biała Podlaska, albo Dębak i potem ta procedura się toczyła. Jednakże tutaj te wrota do Polski zostały zamknięte w 2015 roku, w czasie tego pierwszego kryzysu migracyjnego i wtedy właśnie Straż Graniczna przestała słyszeć te wnioski składane przez cudzoziemców, no i zaczął się problem, znaczy w takiej postaci, że cudzoziemcy nawet 90 razy przyjeżdżali na ten terespor i próbowali złożyć te deklaracje ubiegania się o ochronę międzynarodową i im się to nie udawało i w zasadzie nie było wiadomo, dlaczego na przykład jedna rodzina przechodzi tą kontrolę graniczną i te wnioski są rejestrowane, ale na przykład inne rodziny nie. Ja tu jeszcze bym chciała dodać, że w tych ośrodkach strzeżonych cudzoziemiec może być maksymalnie 2 lata. No to jest bardzo długi okres czasu w procedurze i można podzielić ten okres 2-letni jak gdyby na 2 etapy. To znaczy, że jeżeli się ubiega o ochronę międzynarodową, może przebywać tam 6 miesięcy i po tych 6 miesiącach jest ta osoba wypuszczana. Jeżeli toczy się postępowanie powrotowe, no to wtedy cudzoziemiec może rok przebywać w takiej detencji i jeżeli w tym czasie nie zapadnie ostateczna decyzja powrotowa, to taka osoba wychodzi. Może to być ten okres roczny przedłużony o kolejne 6 miesięcy, jeśli na przykład
cudzoziemiec złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no to wtedy ten okres jest gdyby przedłużany o kolejne 6 miesięcy. I w związku z tą obecną sytuacją, do tej pory powstały nowe w ogóle ośrodki strzeżone, tak jak Wędrzyn czy też Czerwony Bór, które zostały albo stworzone w ciągu 5 dni, to były akurat oba te ośrodki, czy też inne ośrodki zostały przystosowane do potrzeb określonych grup, które przejeżdżały, tak jak na przykład miało to miejsce w Białymstoku, który od wielu lat był ośrodkiem o profilu męskim, a następnie został przeorganizowany na ośrodek dla dzieci, tak jak dla rodzin z dziećmi i tak jak Natalia mówiła, no na przykład w tym ośrodku są kraty w oknach, nie ma infrastruktury związanej z pobytem dzieci, w sensie nie ma placu zabaw, nie ma zjeżdżalni. Czerwony Bór, tak? Czerwony Bór i Białystok, tak, bo to jest akurat administracyjnie, więc tam warunki jako takie są bardzo nieprzyjazne dla dzieci, no i generalnie to pozbawienie wolności bardzo źle wpływa na psychikę dziecięcą. Są Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówią o tym, że detencja, czyli pozbawienie wolności rodzin z dziećmi powinny być jak na najkrótszy okres czasu i że nawet okres 2 miesięcy jest okresem zbyt długim, żeby rodziny z dziećmi tam przebywały. No niestety mimo tych wyroków, mimo standardów międzynarodowych, cały czas rodziny z dziećmi są tam umieszczane, przebywają bardzo długo, no oczywiście to źle wpływa i na psychikę dzieci i na rodziców. Nie wiem, czy jeszcze coś dodać, co by was interesowało, bo... No dobrze. Może, jeśli mogę, gwoli uzupełnienia, jeszcze 2 słowa dosłownie. Mhm. Do ośrodków detencyjnych, do ośrodków strzeżonych, czyli tak zwanych soców, czyli strzeżonych cudzoziemców, trafiają także osoby, na których deportacje nie ma szans, czyli osoby, które pochodzą z Syrii albo Afganistanu, bo to są 2 z 4 krajów, do których Polska nie robi deportacji. W związku z tym zatrzymywanie kogoś w ośrodku detencyjnym na czas procedury powrotowej mija się z celem, ponieważ Straż Graniczna z góry wie, że to postępowanie powrotowe będzie musiało skończyć się wydaniem jakiejś formy zgody na pobyt, no bo nie możemy deportować, a mimo to człowiek siedzi za kratami. Reasumując, słuchajcie, to jest tak, że ten prawo tych ludzi jest łamane na wielu poziomach z tego, co zrozumiałem z tego, co mówicie, że tam w ogóle nie powinni trafiać. Wyobrażam sobie, że taki człowiek, który jakoś dostanie się do Polski z gotówką, to mógłby faktycznie złożyć depozyt, rozumiem, i mieszkać sobie w hotelu, tak? Dobrze mówię? No generalnie to jest na poziomie, ta kwestia zamieszkania jest bardzo ważna na poziomie postępowania sądowego na temat właśnie umieszczenia danej osoby w strzeżonym ośrodku, no bo wtedy sąd bada różne kwestie, tak, w sensie powinien, bo to też zależy od reżimu, który jest stosowany akurat w danej sytuacji, no ale generalnie bardzo często jest tak, że sądy mówią, że osoba przekroczyła granicę niezgodnie z przepisami, nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, jest pierwszy raz, w związku z tym istnieje ryzyko ucieczki, więc w celu zabezpieczenia postępowania czy tam powrotowego, czy postępowania uchodźczego, ta osoba musi zostać pozbawiona wolności. No, oczywiście my się z tym nie zgadzamy, bo osoby, prawda, w procedurach uchodźczych mogą przebywać w ośrodkach otwartych, tak? I jak gdyby brać udział w tych postępowaniach, już będąc na wolności. Jeszcze raz, wróćmy do tej sytuacji, w której znajduje się człowiek, cudzoziemiec, przekroczył nielegalnie granicę, tak? I z automatu, no jeżeli powiedzmy nie jest pushbackowany, to Straż Graniczna zabiera go takiego z automatu z takiego ośrodka strzeżonego, rozumiem. I te osoby tam przebywają jakiś okres i tam po jakimś czasie zostanie zakwalifikowany do tego obozu otwartego. Dobrze mówię, tak to wygląda, tak? No, że wszyscy tam trafiają. Tak, generalnie tak, o ile ci cudzoziemcy nie zostaną wywiezieni na Białoruś w międzyczasie, tak? Tak. Bo można powiedzieć, że tylko niektórzy
mają, nie wiem, czy szczęście, nie wiem jak to określić, w sensie są przekazywani do dyspozycji sądu w celu właśnie umieszczenia ich w strzeżonym ośrodku, tak? No i generalnie to sąd decyduje, czy dana osoba zostanie umieszczona, czy też nie. No, w tym postępowaniu przede wszystkim sąd musi ustalić, czy na przykład cudzoziemiec w ogóle może przebywać w tym strzeżonym ośrodku, czy ten pobyt nie spowoduje niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia tego cudzoziemca, czy też, jak Natalia tu wskazywała, czy ten jego stan psychofizyczny uzasadnia domniemanie, że cudzoziemiec był poddany przemocy. I generalnie tutaj z naszego doświadczenia wynika, że sądy nie przeprowadzają takiego postępowania, nie badają tego, nie badają, czy dana osoba była na przykład ofiarą tortur, czy też była ofiarą gwałtu, czy też była stosowana wobec niego przemoc fizyczna i psychiczna. No i generalnie z automatu dana osoba jest umieszczana w takim strzeżonym ośrodku. Co w takim razie? Dodajmy jeszcze, przepraszam Pawle, że cudzoziemiec najczęściej w sprawie nie uczestniczy. Znaczy nie, no. Musi uczestniczyć, w sensie jest przesłuchiwany, tak, przez sąd, który musi ustalić te okoliczności, ale znowu z naszego doświadczenia wynika, że cudzoziemcy nie mają podstawowych informacji o swoich prawach i bardzo często jest tak, że w ogóle popierają te wnioski o umieszczenie i w strzeżonym ośrodku, bo nie wiedzą, że to jest pewien rodzaj więzienia i pozbawienia wolności. I tutaj jest dużo takich naruszeń, w sensie, że na przykład pełnomocnik nie wie, kiedy będzie te postępowanie dotyczące umieszczenia w strzeżonym ośrodku, nie ma takiej informacji, nie może też spotkać się bezpośrednio z klientami i jak gdyby wytłumaczyć ich sytuacji prawnej, no bo na przykład bardzo często ci cudzoziemcy są w strefie, do której adwokat czy radca prawny nie może wjechać i nie może udzielać, świadczyć pomocy prawnej. Dobrze, a co się dzieje, załóżmy taką sytuację, że mają ci uchodźcy szczęście, trafiają na przykład na takiego Maćka w Teremiskach, który da im, oni występują, prawda, z tą kartką, występują o ten azyl, o ochronę międzynarodową w Polsce, czy deklarują to wystąpienie, podpisują pełnomocnictwo, ten człowiek znika, tak? Po jakimś czasie pewnie odnajduje się w tym ośrodku dla uchodźców zamkniętych. A co się dzieje z tym pełnomocnictwem zabranym fizycznie? Bo wiem, że Grupa Granica zbiera, ma katalog tych wszystkich pełnomocnictw. Co się z tym w ogóle dzieje? No, generalnie to jest tak, że te pełnomocnice mają charakter bardzo szeroki, w sensie, że one upoważniają tego pełnomocnika administracyjnego do działania we wszelkich sprawach administracyjnych, to znaczy i jest to związane z prowadzeniem sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej, czy też o zobowiązanie do powrotu. Więc te pełnomocnictwa powinny być respektowane przez Straż Graniczną. Jednakże z mojego doświadczenia wynika, że te pełnomocnictwa na przykład giną, albo że na przykład pełnomocnik już profesjonalny otrzymuje informację, że cudzoziemiec zrzekł się tego pełnomocnictwa lub że nie chce, żeby pełnomocnik go reprezentował w sądzie. Więc te sytuacje dla nas są bardzo dziwne i zaskakujące, bo do tej pory nie było takiej sytuacji, że samo pełnomocnictwo było kwestionowane. Na samym początku na przykład otrzymywaliśmy takie informacje, że pełnomocnictwo nie jest ważne, bo nie jest przetłumaczone na język cudzoziemca. Z kolei nie ma takiego obowiązku, tak, tłumaczenia takich dokumentów. No generalnie ważne jest, żeby cudzoziemiec wiedział, jaki dokument podpisuje. No i oczywiście no, te pełnomocnictwa są ważne, aż do momentu zostaną, aż do odwołania. Więc generalnie takie odwołanie powinno mieć na formie pisemnej, może zostać odwołane zarówno przez pełnomocnika administracyjnego, czy też przez samego cudzoziemca, ale musi to mieć formę pisemną. Co w takim razie najbardziej definiuje sytuację prawną cudzoziemca w ośrodku? Czy charakter, do którego trafił, brak paszportu? Co ma największe znaczenie dla jego sytuacji tu i teraz? Czy skąd przyjechał?
Chyba wszystko po trochu. To znaczy brak paszportu powoduje automatycznie, że służby muszą potwierdzić tożsamość danej osoby, a to zwykle niestety oznacza detencję. To skąd przyjechał też może mieć wpływ, bo na przykład, tak jak mówiłam wcześniej o tym, że Syryjczycy i Afgańczycy też trafiają do ośrodków strzeżonych, był też taki przypadek, kiedy sąd odmówił zastosowania detencji, argumentując to właśnie tym, że cudzoziemiec jest z Syrii, a zatem i tak nie można go będzie odesłać, ergo trzymanie go za kratami niczemu nie służy. A co się dzieje z taką osobą? Przepraszam, czy Straż Graniczna go wyrzuca za bramę, czy to jest tak, że po prostu jedzie do lasu z powrotem? No właśnie, to jest ciekawe. To zależy od tego, w jakiej procedurze ktoś jest. Jeżeli jest w procedurze uchodźczej, to ma prawo do miejsca w ośrodku otwartym, z tym, że musi się sam do tego ośrodka dostać. Jeżeli akurat będzie miał szczęście, to może Straż Graniczna go podrzuci do najbliższego ośrodka komunikacji, ale też nie zawsze. Nie wiem jak ty, Ewo, ale ja miałam całą masę takich przypadków, że właśnie Straż Graniczna kogoś zwolniła z ośrodka, gdzieś zostawiła, a potem szukaj człowieka i wytłumacz mu, jak ma dojechać do Dębaka albo Białej Podlaskiej. Ostatnio, nie wiem co, 2 tygodnie temu chyba, miałam z kolei sytuację, kiedy kurdyjska rodzina została zwolniona z ośrodka strzeżonego. Straż Graniczna grzecznie ich zawiozła pod Urząd do Spraw Cudzoziemców i tam ich zostawiła, zupełnie się nie przejmując tym, że urząd już skończył godzinę urzędowania, a co za tym idzie, oczywiście nic nie załatwia. No i co, i taki człowiek, który, przepraszam, przyjmie takie osoby na noc, to popełnia, rozumiem, może być podejrzany o dokonanie przestępstwa, czy pomocnictwa w przemycie, tak? No nie. To nie. 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 Przede wszystkim, jeżeli ktoś jest w procedurze uchodźczej, to przebywa na terenie Polski legalnie. Po drugie, nawet jeżeli ktoś nie jest w procedurze uchodźczej, udzielenie dachu nad głową nie jest przestępstwem. Jeżeli mieszkamy w strefie i przyjmiemy pod swój dach uchodźców, żeby nie wiem, nocą nie zamarzli w lesie, to jest to absolutnie ok i jest to absolutnie zgodne z prawem. Dobrze, to pomówmy jeszcze o konwencji genewskiej, która chroni uchodźców. Ja czytałem, ona została, zdaje się, nowelizowana w 1967 roku i słyszałem, że nie wszystkie sytuacje ta konwencja przewiduje. Czy to prawda? Czy faktycznie są takie osoby, które przyjeżdżają do Polski z powodów, które powinny prawo międzynarodowe chronić, a nie chroni, ponieważ nie zostało przewidziane kilkadziesiąt lat temu? Czy są takie sytuacje faktycznie? Generalnie ja się nie spotkałam może z takimi sytuacjami, że cudzoziemiec, który podawał jakieś powody, nie kwalifikował się do udzielenia ochrony międzynarodowej w Polsce. Jak gdyby trwanie konfliktu zbrojnego oczywiście jest podstawą do udzielenia takiej ochrony, no z tym, że nie jest to status uchodźcy, no tylko ochrony uzupełniającej, tak? Ale to też jest jedna z form ochrony międzynarodowej. Pewnie miałeś na myśli na przykład tak zwanych uchodźców klimatycznych. Oczywiście konwencja genewska nie obejmuje tego. Nie wiem, czy są jakieś plany z jej znowelizowania, czy nie. Wydaje mi się, że raczej państwa są sceptyczne akurat co do tego, no ale jak rozumiem, to zawsze każde państwo europejskie może regulować swoje przepisy i jak gdyby pozwalać danej kategorii osobom przyjeżdżać i legalizować ich pobyt, tak? Więc to jest tak naprawdę w kwestii poszczególnych państw taka legalizacja pobytu danych osób. Zasadniczo konwencja mówi o tym, że ochrona międzynarodowa, oprócz ofiar konfliktów zbrojnych, o czym już mówiła Ewa, należy się osobom, które są prześladowane albo ze względu na pochodzenie, albo na wyznawaną religię, albo poglądy polityczne, albo, i to jest taki troszkę wytrych, przynależność do określonej grupy społecznej. I wtedy jest to kategoria, którą na przykład stosuje się przy udzielaniu ochrony ofiarom przemocy domowej. Tak, przyjmujemy, że osoba była prześladowana ze względu na to, że jest kobietą. Czy osób LGBT+.
Tak, należą do jednej, do określonej grupy, które mają wspólną cechę. Natomiast jeśli chodzi o ubóstwo klimatyczne, to że w ogóle no, temat zmiany klimatu, jak wiadomo, jest tematem gorącym także politycznie, ale jest światełko w tunelu, mianowicie Nowa Zelandia, właśnie tak jak Ewa mówiła, że każdy kraj może to sobie też sam uregulować. Nowa Zelandia jak najbardziej przyjęła takie przepisy, uznaje uchodźstwo z powodów klimatycznych. I takich uchodźców na przykład z Wysp Pacyfiku, które już toną, tak, jedna po drugiej przyjmuje. Natomiast względy ekonomiczne, niezależnie od tego, do czego prowadzą, nawet jeżeli to jest sytuacja skrajnej biedy i zagrożenia życia, niestety do uzyskania ochrony nie uprawniają. Dobrze, taka kwestia, bardzo konkretny przypadek. Zdarza się, że rodziny są rozdzielane. Żona, obywatelka na przykład, nie wiem, Iraku jest w ośrodku otwartym, a mąż w zamkniętym. Czy jak pomóc takiej osobie? Czy jest sposób, żeby tę rodzinę szybko połączyć? Czy tutaj jakiś argument prawny zadziała? Albo? Znaczy, z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia kilka lat temu, gdzie właśnie na przykład ojciec rodziny był w szerzonym ośrodku, a mama z dziećmi była w ośrodku otwartym. I udało nam się doprowadzić do tego, żeby rodziny nie były rozdzielane i żeby były razem, w sensie, żeby też ojcowie byli w tych ośrodkach otwartych. Potem ta praktyka Straży Granicznej zaniknęła. No teraz właśnie ja wiem przynajmniej o jednej takiej sprawie. Nie wiem, nie znam jej dokładnie, ale moim zdaniem absolutnie tutaj nie może dochodzić do takiej sytuacji, że prawda, żona jest na wolności, a mąż jest pozbawiony tej wolności. Nie wiem, jakie są powody. No moim zdaniem powinna taki mąż jak najszybciej zostać zwolniony z takiego strzeżonego ośrodka i dołączyć do swojej żony. Ale praktyka była różna, rozumiem tutaj. Czy to zależy od dobrego serca komendanta? Nie wiem, od czego to zależy generalnie, no bo to jest jedyny przypadek na, no nie wiem, na te ostatnie kilka miesięcy, tak? Mieliśmy też kiedyś taki przypadek, że na przykład małżonkowie zostali rozdzieleni w ten sposób, że byli w dwóch różnych ośrodkach strzeżonych. No i się udało ich połączyć, tak? W sensie, że przebywali potem razem. Oczywiście to zajęło trochę czasu i trochę właśnie podejmowanych, musiały zostać podjęte działania, ale no nie można powiedzieć, że to jest generalnie praktyka. No podejrzewam, że po prostu ktoś nie zauważył, że dana osoba jest w ośrodku otwartym. Tak naprawdę w takich sytuacjach należy się chwytać wszystkich możliwych sposobów. Ja bym się zastanowiła, czy gdyby do mnie trafiła taka sprawa, czy nie pójść ścieżką sądu rodzinnego i najlepszego interesu dziecka. Ale to moje zdanie, ja nie jestem prawnikiem, tak? Mam znajomość różnych kwestii prawnych związanych z cudzoziemcami i ich pobytem w Polsce, ale tego chyba bym spróbowała w pierwszej kolejności. Dzisiaj słyszałem, że istnieje też nieformalna praktyka, że ośrodki wypuszczają kobiety, które są w zaawansowanej ciąży. Czyli to podobno jest akurat ósmy, nie wiadomo dlaczego ósmy, a nie siódmy na przykład miesiąc. Słyszeliście o tym, czy to faktycznie jest taka praktyka formalna czy nieformalna? Nie słyszałam. No, czy ja wiem, no generalnie kobiety w ciąży mogą przebywać w strzeżonych ośrodkach, tak? Nie ma żadnych przepisów, które mówią o tym, że jak, nie wiem, kobieta jest w 9 miesiącu ciąży, no to musi ten ośrodek opuścić. Ale wiem, że tak jest, że jak już jest ta ciąża zaawansowana, to jak mówisz, 8-9 miesiąc, no to takie rodziny są wypuszczane, no ze względu na to, że Straż Graniczna po prostu nie chce mieć porodów, tak? W strzeżonym ośrodku i tak, no jak gdyby nie chcą mieć, nie wiem, czy powiedzieć, takich kwestii, tak, że takimi kwestiami się zajmować. Rozumiem. Jeszcze właśnie bywa tak, że każdy z nas, którzy no, jest uczestnikiem jakiegoś internetowego forum poświęconego kwestiom właśnie uchodźstwa, trafia
prędzej czy później na jakąś prośbę, żeby pomóc prawnie, że jest na przykład, przebywa dany człowiek w ośrodku, na przykład w Wędrzynie, mamy jego numer ID, prawda, i że wiemy o tym, że do tego człowieka miał trafić prawnik z Nomady, ale jeszcze nie trafił. Te osoby posiadają, niektóre z nich przynajmniej, telefony, można się z nimi porozumieć, ale jak pomóc im, na przykład, nie wiem, dostać się do nich, żeby przynieść im paczkę, jak z tego, co słyszałem, też problemem jest to, że te osoby, nie znając języka, nie są w stanie wypełnić najprostszego formularza. Jak to z tymi formularzami jest i jak tą pomoc prawną de facto można im załatwiać? Okej. Po pierwsze, to, że prawnik się nie odezwał, to nie, często wcale niekoniecznie musi oznaczać, że o danej osobie zapomniano. Przeważnie nie zapomniano. Po prostu często jest tak, że prawnik też sprawdził stan spraw danej osoby, na ile mógł, i stwierdził, ok, od tego pana jeszcze nie przyjęto wniosku, czeka w kolejce, bo Straż Graniczna ma za mało tłumaczy z języków arabskich na przykład, w związku z tym są ludzie, którzy czekają trzeci czy czwarty miesiąc na to, żeby od nich przyjęto wniosek. A co za tym idzie, sam prawnik jako taki niewiele jest w stanie zrobić, tak? To mogła być taka sytuacja. Kontakt akurat z Wędrzynem jest w ogóle wyjątkowo trudny. W starszych ośrodkach strzeżonych, gdzie już są jakieś wypracowane praktyki dopuszczania pełnomocników, dopuszczania prawników, to idzie prościej, idzie łatwiej, idzie szybciej. Do Wędrzyna w ogóle jest ciężko się, z Wędrzynem ciężko się współpracuje, wejście tam jest niemal niemożliwe, za każdym razem oczywiście trzeba mieć zgodę z ośrodka. I jeśli chciałby pan wysłać paczkę, to też trzeba by to uzgodnić z administracją ośrodka. Na pewno w tej paczce nie może być nic szklanego, nic metalowego, czy nic, co może być potencjalnie zakwalifikowane jako niebezpieczne narzędzie. Zawartość tej paczki i tak zostanie sprawdzona przez Straż Graniczną. I tutaj mogę się podzielić tym, że wbrew pozorom to czasem jest bardzo sensowna procedura, a mianowicie był taki case w ośrodku, taki przypadek w ośrodku strzeżonym w Przemyślu, gdzie jakiś anonimowy darczyńca przysłał sporą porcję chińskich zupek, najpierw dosypawszy do nich bardzo starannie sproszkowanego szkła. Jezus Maria. I tylko dzięki temu, że każda paczka jest kontrolowana przez strażników, udało się uniknąć tragedii. To ja może teraz powiem nawet od kwestii prawnych. Generalnie wygląda tak, że do ostrzeżonego ośrodka w zasadzie może wejść każdy, z tym, że tak, trzeba złożyć wniosek o widzenie się z konkretnym cudzoziemcem i trzeba oczekiwać na decyzję komendanta oddziału Straży Granicznej. Jeśli wyrazi taką zgodę i oczywiście cudzoziemiec będzie chciał się widzieć z daną osobą, no to do takiego widzenia dochodzi, ma to miejsce w specjalnych odpowiednich salach, gdzie cudzoziemcy mogą porozmawiać no, w takich w prywatności z daną osobą. Organizacje pozarządowe generalnie mogą wchodzić na teren ośrodka strzeżonego, oczywiście też za zgodą Komendy Głównej Straży Granicznej, też po informowaniu kierownictwa odpowiedniego ośrodka, i mogą udzielać tam bezpośrednio pomocy prawnej cudzoziemcom, którzy tam są umieszczeni. No to jak Natalia powiedziała, wyjątkiem jest Wędrzyn, ale tylko dlatego, że Wędrzyn znajduje się na terenie aktywnej jednostki wojskowej, w związku z tym na czynnym poligonie, i organizacjom odmawia się wejścia tam, argumentując kwestiami bezpieczeństwa narodowego i obronności. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, tym bardziej, że na przykład pełnomocnicy profesjonalni i pełnomocnicy administracyjni otrzymują takie zgody na widzenie i mogą tam wchodzić w celu porozmawiania z cudzoziemcami. Wędrzyn też, jak mówiłam, jest ośrodkiem, który został stworzony w ciągu kilku dni, w związku z tym tam nie ma odpowiedniej ilości komputerów, nie ma internetu, działa tylko w zasadzie jedna sieć komórkowa Play, w związku z tym cudzoziemcy też mają problem z komunikowaniem się z organizacjami pozarządowymi. I, no, i z tego to wynika taki problem. No, na początku mieliśmy 6 takich strzeżonych ośrodków i one były, że tak powiem, starymi ośrodkami, gdzie była tam i kadra,
była, funkcjonowała odpowiednia struktura organizacyjna i czy cudzoziemcy mieli jako taki kontakt ze światem zewnętrznym. No oczywiście to się pogorszyło w związku z stworzeniem się tych nowych miejsc. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że w Kętrzynie cudzoziemcy byli przetrzymywani na sali gimnastycznej, około 100 osób, nie mieli w ogóle żadnej ochrony swojej prywatności, łóżka z łóżek zrobili takie pewnego rodzaju namioty, tak, w których oni tam przebywali i były tam połączone różne narodowości, co powodowało, że dochodziło bardzo często do tych, do konfliktów między cudzoziemcami. Ale wracając jeszcze do twojego pytania, a propos jak otrzymujemy taką informację na Facebooku, że ktoś potrzebuje pomocy, no to oczywiście no to trzeba się przede wszystkim skontaktować z prawnikami z organizacji, które udzielają. Mniej więcej organizacje są między sobą podzielone, która się zajmuje którym konkretnym ośrodkiem strzeżonym. I tak jak Natalia powiedziała, to, że prawnik się nie odzywa, wcale nie oznacza, że została sprawa zapomniana, prawda? No bo może być tak, że w danej sprawie na dany moment nic nie można zrobić, w sensie już wszelkie terminy do zażalenia, postanowienia o umieszczeniu lub o przedłużeniu już minęły, czy też nic nie dzieje się w postępowaniu uchodźczym, no i nie ma takiej potrzeby, prawda, do interwencji. No może się zdarzyć tak, że na przykład, ja przynajmniej tak często mam, że ja proszę cudzoziemców o przesłanie dokumentów i cudzoziemcy nie przesyłają mi tych dokumentów, niezrozumiałych przeze mnie przyczyn. I to jest takie na takiej zasadzie, że proszę prześlij mi dokumenty, a dany cudzoziemiec pisze proszę pomóż mi, tak? A bez dokumentów nie można ocenić sytuacji danej osoby i można, jak gdyby nie wie się, no, nie wiadomo w którym kierunku należy pójść, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, cudzoziemcy, jest pewna kategoria cudzoziemców, którzy nie mogą przebywać w strzeżonych ośrodkach, czy to są właśnie ofiary przemocy, czy też ofiary tortur, czy też na przykład możemy mieć takie sytuacje, do czynienia z sytuacjami, kiedy pobyt w strzeżonym ośrodku stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia cudzoziemca, tak? Jeśli cudzoziemiec nie prześle nam dokumentów medycznych, czy nawet z kraju pochodzenia w języku obcym, czy nawet jakiekolwiek informacje dla lekarza prowadzącego, no nie wiemy, czy na przykład wnioskować o konsultację psychologiczną dla takiego cudzoziemca w celu wydania opinii na temat stanu jego zdrowia czy stanu psychicznego, więc no to też pewnie z tego to wynika. Pytanie, czy ma warunki, żeby to przesłać? Na ogół ma, tak? Tak. Wszelkie inne ośrodki poza Wędrzynem mają taką możliwość. W Wędrzynie wiem, że cudzoziemcy korzystają z tego internetu, ale ten internet, ten dostęp do internetu jest szczególnie ograniczony. No generalnie mają czas, nie wiem, no pół godziny na tydzień, bo tam w tych odpowiednich blokach jest, w tych pomieszczeniach jest 600 osób i na każdym bloku są 4 stanowiska komputerowe. No więc no, nie można mówić o tym, że cudzoziemiec może swobodnie kontaktować się z osobą prowadzącą, pomagającą prowadzić sprawę. To ja ci wejdę w słowo, bo jakby z tego co wiem, to oczywiście tacy ludzie, którzy przebywają w tych ośrodkach, no, są bardzo mocno straumatyzowani i próbują uzyskać tę samą pomoc od bardzo różnych ludzi w jednym samym czasie. I widzę, że na przykład ten same błagania o pomoc pojawia się w 5 grupach i faktycznie 5 osób do niego dzwoni i wyobrażam sobie, że prawnik nomady albo ty dostajesz w tej samej sprawie 20 telefonów, tak? I tak to wygląda też, tak? Tak. I teraz jest pytanie, powiedz mi, co my mamy zrobić, żeby wam ułatwić, a nie utrudniać pracę? No przede wszystkim należy ustalić, czy dany cudzoziemiec się kontaktował z jakimś prawnikiem, czy z jakąś organizacją, tak? Czy był jakiś kontakt, poprosić na przykład o dokumenty, żeby przesłał tej osobie te dokumenty, żeby ta osoba mogła przesłać prawnikowi, tak, cały już jak gdyby gotowy zestaw, tak? I typu można się zapytać, że kiedy przyjechał, z jakiego powodu wyjechał z kraju pochodzenia, czy był właśnie ofiarą tortur, czy był ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej, bo te wszelkie informacje jak gdyby ułatwiają pracę prawnikowi, ale też należy wskazać, że przynajmniej ja, jeśli do mnie pisze osoba obca mi,
w sprawie klienta, ja nie udzielam żadnej informacji. Więc te osoby piszące do nas też muszą mieć świadomość, że jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych i żadna informacja nie zostanie tym osobom przekazana. Natalia, kiwasz krzycząco głową. Dlaczego? Tak. Dlatego, że ja bym była ostrożna z proszeniem osób, proszę wybaczyć określenie, przypadkowych, o badanie historii danej osoby. Te relacje są często bardzo traumatyczne, bardzo ciężkie. Nie każdy jest na to gotowy. My no, trochę, ja wiem, to bardzo źle zabrzmi, tak, ale trochę mamy już dystansu do tych historii, które poznajemy. Nie w sensie, że w niej nie wierzymy, tak, tylko po prostu już nie przeważnie, bo oczywiście zawsze będzie jakaś taka historia, która się przebije przez wszystkie systemy ochronne. Tak, ale wyobrażam sobie, że dla osoby, które... Ja pamiętam swoją pierwszą historię uchodźczą. Ja wchodziłam w pracę z uchodźcami w ogóle nie wiedząc nic. Uczyłam się wszystkiego z marszu. I ta pierwsza historia, którą usłyszałam przy kuchennym stole, przy herbacie, mnie po prostu rozłożyła na łopatki. Jeszcze dwa dni potem nie mogłam pozbierać. Więc zostawiłabym to jako opcję, natomiast nie jako zalecenie. Dobrze, a sytuacja taka jest, że kontaktuje się ze mną, powiedzmy, brat tej osoby, która znajduje się w detencji. I czy można poprosić brata, żeby wynajął na przykład niemiecką kancelarię prawną? Bo z tego, co wiem, co słyszałem, co już czytałem, że chyba dwa lata temu było 3000 przypadków, kiedy niemiecka strona zwracała się do polskiej strony o to, żeby w ramach łączenia rodzin taką osobę ściągnąć. Prawda? Z tego, co słyszałem, to Niemcy w ramach łączenia rodzin traktują całkiem dalekie pokrewieństwo. Niekoniecznie musi być to, prawda, syn, ojciec, ale również jakiś kuzyn. Czy faktycznie ta ścieżka jest dostępna i czy nie grozi sankcjami, bo to nie wiem. To jest dziwny kraj, prawda? Więc Ja wejdę ci w słowo, wiesz, bo nie wydaje mi się, żeby to było akurat 3000 takich spraw. Jakaś ta liczba, na tą liczbę cudzoziemców, którzy złożyli w Polsce ochronę międzynarodową, jest zdecydowanie za wysoka, a zapewne mówisz o postępowaniach dublińskich. W Unii Europejskiej obowiązuje takie prawo, które nazywa się rozporządzenie Dublin. I ono generalnie definiuje, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Co oznacza, że jeżeli cudzoziemiec wjeżdża do Polski albo ma wizę polską, może zostać przekazany w ramach tego postępowania dublińskiego, bo Polska będzie odpowiedzialna za rozpatrzenie jego wniosku. Tak. Może się zdarzyć, że inne państwo członkowskie przejmie odpowiedzialność za ten wniosek w ramach klauzuli tak zwanej humanitarnej, tak? Czyli albo rzeczywiście, tak jak ty mówiłeś, będą rzeczywiście na przykład silne związki z, załóżmy, z Niemcami, czyli że na przykład w Niemczech będzie przybywała matka ze statusem uchodźcy, tak, czy tam dzieci, a w Polsce będzie małoletnie dziecko w procedurze, no to oczywiście tutaj dochodzi do zastosowania tego Dublina i tutaj strona niemiecka może wyrazić zgodę na przekazanie danej osoby właśnie do Niemiec. Ale wracając jeszcze do tego, co powiedziałam, to jeżeli tak jak na przykład jest rodzina typu babcia w Polsce, tak, a w Niemczech jest jej syn, no to Niemcy, oczywiście Polska może się zwrócić z takim wnioskiem do Niemiec, a Niemcy mogą połączyć czy wziąć odpowiedzialność z tą osobą na podstawie klauzuli humanitarnej. Z tego co wiem, to jest bardzo, bardzo rzadkie, coraz rzadsze. Obie strony bardzo dokładnie sprawdzają dokumenty i badają daną sprawę. I to oczywiście trwa, tak? Jeżeli osoba jest w detencji, no to jest to tym bardziej takie frustrujące dla tych osób oczekujących, no ale to niestety, no dużo osób przyjeżdża, dużo osób wyjeżdża i to są, na to są terminy i trzeba oczekiwać na wydanie odpowiedniej decyzji w tej sprawie. Ale to się może trochę zmienić, dlatego że w Niemczech, jak wiecie Państwo, mamy nowy rząd,
I jedna z kwestii opisanych w umowie koalicyjnej dotyczy właśnie łączenia rodzin, czyli tak, znaczy w sytuacjach takich, gdzie członek rodziny ma legalny pobyt w Niemczech, tak, i chciałby prosić o wizę humanitarną, nie wiem, dla żony, matki, siostry, które są gdzieś tam. Do końca jeszcze nie wiadomo, jak ten mechanizm ma działać, natomiast zasadniczo idea jest taka, żeby te procedury działały szybciej, żeby były jednak troszkę poluzowane, bo w międzyczasie ta lista osób objętych procedurą łączenia rodzin, troszkę Niemcy ją trochę zawęzili, teraz mają ją znowu rozszerzyć. Nie wiem jak to, Ewo, ja mam kontakt z prawnikami niemieckimi i próbujemy na bieżąco kombinować, jak ta procedura ma wyglądać, żeby była jak najefektywniejsza i szła jak najszybciej, no ale tutaj jeszcze trzeba poczekać na ostateczne przepisy po niemieckiej stronie. Dobrze. Może będziemy zmierzać ku końcowi i może posilniśmy jakieś podsumowanie naszej rozmowy. Ja mam takie wrażenie, że co na początku mówiłyście, że Polska ma taki system, bo to jest tak, że z tego co wiem, to jak w jaki sposób są traktowani cudzoziemcy, jest uzależnione wprost. Jest to w kompetencjach państwa narodowego, ani Unii Europejskiej, tak? Że my mamy przestrzegać jako państwo tych Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Konwencji Genewskiej. A jak to się dzieje, a dzieje się niedobrze, bo wiemy, że to nie jest tylko problem Polski, ale Grecji i Włoch również. Więc pytanie, co musi się zmienić faktycznie, żeby jednak ta sytuacja tej grupy osób uległa poprawie, tak? Bo w sumie to wszystko jest jedną wielką prowizorką, no, czyli zawężenie, to co polski rząd zrobił, czyli zagęszczenie tych ośrodków i otwarcie, tak powiem, ad hoc kilku ośrodków jest takim kompletnym erzacem, tak? Który niczego nie załatwia. I z punktu widzenia państwa, które nie chce mieć problemów, nie chce mieć uchodźców, ten pushback jest najprostszym rozwiązaniem. Po prostu. Tak? Czyli należałoby przeznaczyć oczywiście odpowiednie fundusze na, z jednej strony na poprawę tej infrastruktury i faktycznie stworzenie takich warunków, że te wnioski azylowe byłyby sprawnie i szybko rozpatrywane. To wydaje się chyba jedyną sensownym rozwiązaniem w tej chwili, prawda? Natomiast mamy taką sytuację, jaką mamy. Czy jest sposób na to, żeby faktycznie sprawić, żeby no, każda sytuacja, każda detencja będzie lepszą sytuacją niż to ludobójstwo, które się odbywa na granicy, prawda? Ale pytanie, jak to sprawę, jak to rozwiązać kompleksowo? Nie wiem, czy widzicie jakąś szansę na to, żeby to się sytuacja tych osób uchodźczych no, w tych ośrodkach uległa jakiejś poprawie? Działania władz od początku kryzysu humanitarnego są ewidentnie reaktywne, a nie aktywne, tak? To znaczy to wygląda tak, jakby rząd nie miał żadnego planu i podejmował decyzje i stosował rozwiązania w odpowiedzi na toczące się wydarzenia. Obecność w Unii zmusza nas też do przestrzegania dyrektyw unijnych, w tym na przykład dyrektywy powrotowej, która dosyć jasno określa, jakie gwarancje cudzoziemiec powinien mieć, nawet w jakichś takich zupełnie doraźnych procedurach zawracania, które nasza ustawa wywózkowa kompletnie ignoruje. Problem polega na tym, że ja jako organizacja nie mogę pozwać Polski do Trybunału Praw Człowieka. Mogłaby to zrobić osoba, która na tych przepisach ucierpiała i przeszła najpierw całą ścieżkę prawną w Polsce. Dlatego stworzona w ustawie wywózkowa fikcja prawna z tą rzekomą możliwością odwołania się, gdzie cudzoziemiec ma się odwoływać z zagranicy po polsku w terminie 7 dni, no, to jest niewykonalne, tak umówmy się. Jest też trochę zamknięciem ścieżki do Trybunału. Jest wspominać już oczywiście o tym, że procedury w Trybunale też trwają latami. To nie jest tak, że ja złożę skargę i w następnym miesiącu Trybunał wyda rozstrzygnięcie. To, co musiałoby się stać, żeby kryzys na granicy się skończył, jest dosyć proste.
Przepisy unijne dopuszczają między innymi taką możliwość prowadzenia przyspieszonych procedur granicznych, czyli stawiamy na granicy kilka ocieplanych namiotów, robimy w nich tymczasowy obóz dla wszystkich osób, które chciałyby się przedostać do Polski. Obok stawiamy namiocik, kilka namiocików, w których siedzą urzędnicy z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Tak, przyjmują wnioski, przeprowadzają jakąś taką wstępną analizę zgodnie z tą przyspieszoną procedurą. I dalej, no albo ktoś trafia w procedurę uchodźczą, albo w procedurę powrotową. Oczywiście takie rozwiązania przyspieszone zawsze są obarczone ryzykiem niesprawiedliwości. Tak? No bo trudno oczekiwać, że ktoś spędziwszy ileś tam tygodni w lesie, w stanie ciężkiej traumy i skoncentrowany tylko na przetrwaniu, będzie w stanie w sposób spójny i koherentny opowiedzieć, przedstawić swoją sprawę, a ta spójność jest jednym z istotnych elementów analizy całej historii i potem wpływa na to, czy jaka jest dostateczna decyzja. Więc nie jest to rozwiązanie idealne i w normalnych warunkach bym je krytykowała. Ale w normalnych warunkach walczyłabym też o to, nadal walczę o to, żeby ludzi wyciągać ze ośrodków strzeżonych. W tej chwili natomiast jestem przeszczęśliwa, jeżeli ktoś do tego ośrodka trafi, bo to znaczy, że nie umrze od zimna. Tak, właśnie. Ja może tylko dodam, że wiecie, że generalnie gdyby tego, w zasadzie tej sytuacji na granicy by nie było, gdyby były stosowane wszelkie przepisy, wszelkie procedury, które mieliśmy. No generalnie cały czas jest tak, że mamy tą ustawę o ochronie przed tą zmianą, o udzielaniu ochrony międzynarodowej cudzoziemcom i tą właśnie ustawę o cudzoziemcach, która reguluje wydawanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Generalnie procedury są. Jeśli cudzoziemcy byli w sposób normalny do nich dopuszczani, nie mielibyśmy sytuacji takiej, że na wschodzie w lasach giną ludzie z powodu wyziębienia. I to generalnie to jest, można powiedzieć, no polityka państwa, tak? No bo od 2015 roku zostały zamknięte te wszelkie przejścia graniczne. Cudzoziemcy nie mogą składać wniosków o udzielenie ochrony. Oczywiście jakieś są, tak? To są zachowywane pozory, że cudzoziemcy składają te wnioski są rejestrowane i tak dalej, ale ja mam na przykład taką sprawę, gdzie pani próbowała chyba z 15 razy składać ten wniosek, była bardzo źle traktowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, nawet nie zaprosili tej pani do budynku, żeby mogła przedstawić z powody wyjazdu z kraju pochodzenia, no tylko ją po prostu odganiali od punktu kontrolnego. No i w związku z tym, że ta pani nie mogła wrócić do kraju pochodzenia, przekroczyła tą granicę nielegalnie. Tak, i teraz jest właśnie pozbawiona wolności. Więc no, gdyby tutaj wszelkie procedury zostałyby zapewnione, czy umożliwione, czy też nawet byłyby wydawane wizy humanitarne, czy jakiekolwiek wizy dla cudzoziemców, którzy wyjeżdżali z takich krajów jak typu Syria, tak, czy Afganistan, nie mielibyśmy w ogóle do czynienia z takiej sytuacji, tak? Bo ci ludzie, posiadając wizy humanitarne, to już mają prawo do pracy, tak? Mogą przebywać w Polsce legalnie, mają jakąś perspektywę, tak? A w sytuacji, kiedy ani wizy nie są wydawane, ani te wnioski nie są rejestrowane na tych przejściach granicznych, ludzie są normalnie w potrzasku, tak? Nie mogą wrócić do kraju pochodzenia, bo tam grozi im śmierć, nie mogą jechać do Europy, no więc podejmują wszelkie, nawet drastyczne próby w celu po prostu ratowania swojego życia. Wśród osób, które przekraczają, czy przekraczały w ciągu ostatnich miesięcy zieloną granicę, są także Tadżycy i Czeczeni. Dokładnie ci sami, którzy się odbijali od naszych przejść granicznych. I czasem sama się zastanawiam, sama sobie zadaję pytanie, ilu moich byłych klientów z Brześcia, Terespola było właśnie w tej grupie. Tak, oni nie mogli wrócić, musieli się gdzieś przechować na Białorusi i teraz próbują znowu. Jeszcze jedną cechą polityki państwa, znaczy nasze państwo w ogóle ma politykę zero uchodźców. Natomiast jej odmianą jest, i bardzo niepokojącą z mojego punktu widzenia, jest tworzenie lepszych i gorszych uchodźców. Afgańczycy, których ewakuowaliśmy z Kabulu, są super, bo to nasi sojusznicy, och jach. Piątka policjantów z Afganistanu, którzy przeszli nielegalnie przez granicę, policjantów trenowanych przez Polaków,
jeszcze na dokładkę, którzy przeszli nielegalnie przez granicę, no i podeszli do kolegów po fachu, myśląc sobie, no kurczę, no kto nas zrozumie, jak nie drugi policjant. Tak. Zostali wywiezieni z powrotem na Białoruś. Wprowadziliśmy szczególne ułatwienia, my jako kraj, szczególne ułatwienia dla osób uciekających z Białorusi przed prześladowaniami politycznymi. I to jest absolutnie okej, tak? Ale też proszę zauważyć, że pomysł na wizę humanitarne nie jest nowy. Znowu, przepisy istnieją. Nie słyszałam jeszcze, a próbowałam w przypadku niektórych moich klientów z czasów Brzesko Teres Polskich, doprowadzić do tego, że taka wiza by została im wydana i mogliby legalnie wjechać do Polski i tutaj dopiero składać wnioski. Bezskutecznie. A mówimy o tym, że do Polski przecież wyjechało prawie milion ludzi, którzy przyjechali tutaj legalnie za pracą, prawda? I zostało, pa, jesteśmy prawda? Krajem, który wydał 1/4 wszystkich pozwoleń na pracę dla obywateli państw trzecich w zeszłym roku w całej Unii. Tak, to jest paradoks. To jest. Ci ludzie znakomicie się tutaj zadomowili. I to z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy. Dobrze, to nie ma pozytywnej puenty. Nie może być w tej sytuacji, jaka jest. Znaczy, ja się cieszę to, że im więcej osób trafia do tych ośrodków, tym mniej ludzi jest w lesie. I, to jest, i taką pozytywną puentą jest to, że tych nas, osób, które pomaga, nie wiem, czy Natalia to potwierdzisz, ale generalnie jak widzę, ludzie się jak istnieje coś takiego jak samoorganizacja, to znakomicie się samoorganizują w bardzo konkretnej pomocy humanitarnej. Ludzie, całe rodziny adoptują w takim, w cudzysłowie trochę, te afgańskie rodziny z tego środka w Lwininie, tak? To jest coś, co powinno się nas cieszyć, bo tak dużym zainteresowaniem, pomaganiem naszym, tak powiemy, braciom i siostrom z innych krajów, tego wcześniej nie było, tak? Tak mi się wydaje, że to jest taki optymistyczny akcent. Tak, ja to potwierdzę. Ja jestem zaskoczona tym ruchem społecznym pomagaczy na różnych polach. Dla mnie jako prawnika, dla mnie to jest super, że mam teraz osoby, które oprócz tej interesują się tą osobą jako taką, w sensie, że tak. Ona jest w różnym ośrodku i są w stanie zapewnić im ubranie, nie wiem, gry, zabawki, książki, jesteśmy w kontakcie i jakby razem możemy zdziałać więcej, tak? Teraz jest pytanie, czy tu jest również miejsce na komercyjną pomoc prawną? To też jest ważne pytanie, bo was prawników, znających się na prawie międzynarodowym tak naprawdę i na tym jest niewielu tak naprawdę, tak? I czy, no czasami to nie jest, oczywiście, no, jak trzeba pomóc, no, ja myślę, że kilka tysięcy osób i ilu was prawników pomaga pro bono w tych całych sprawach uchodźczych w Polsce? Tak policzyć, znaczy, tak? Dokładnie nie policzę. No, generalnie my jesteśmy zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, więc otrzymujemy wynagrodzenie, więc nasza praca jest nie tyle pro bono, w sensie, że dostajemy wynagrodzenie z pracy. Jednakże nie bierzemy wynagrodzenia od naszych klientów, tak? No myślę, że to jest 15-20 osób, które udzielają takiego wsparcia. Czy komercyjnie? Tego nie wiem. No jeśli cudzoziemiec ma pieniądze i ma zaufaną osobę, która prowadzi jego sprawę rzetelnie i nie będzie oszukiwała albo nie będzie brała pieniędzy nie wiadomo jakich, w sensie w tysiącach euro, obiecując nie wiadomo co, no to dlaczego nie, tak? Ale z naszego doświadczenia wynika, no, że są takie sytuacje, że cudzoziemcy płacą duże pieniądze, są oszukiwani, no i niestety potem i tak my prowadzimy te sprawy. Tak? Czyli apel generalnie o ostrożność, żeby uważać na takich ludzi, bo wszędzie się mogą przytrafić, prawda? Więc... No oczywiście, no ale oczywiście też są pełnomocnicy profesjonalni, którzy doskonale znają te przepisy azylowe i cudzoziemskie i są godni zaufania, no to tylko trzeba po prostu dobrze wybrać i dobrze trafić. Dziękuję wam za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę i spotkamy się przy następnej audycji. To będzie pomoc charytatywna, logistyka z tym związana, w jaki sposób można pomóc w sposób taki materialny, śląc żywność i paczki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.